Cześć, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym filmie przedstawię Wam kilka informacji i ciekawostek na temat bohaterów i też samego filmu. Amelion! To jest! Zapraszam do oglądania. Maja 2012 roku na kanał Enzo został opublikowany legendarny po dziś dzień film Nie pomalujesz, to ja Millennium Original HD, w którym to właśnie padły wręcz święte słowa naszego bohatera. No ale co to jest? To jest! A Krzychu! To jest Amelinowe! Amelinion! To jest! I raczej na tym się nie zatrzyma, bo do dziś ludzie chętnie wracają i cieszą się każdą sekundą tego cuda. Pewnie nie każdy z Was się zorientował, ale 2 października 2012 roku również na kanał Enzo został przesłany Amigo, prawdziwa historia, część druga. Tak jak autor w opisie określił, jest to druga część słynnego Amelinium. Jednak nie odniósł on takiego sukcesu jak poprzednia część. Film ma teraz niecałe 25 tysięcy wyświetleń. Wszystko odbywa się w tym samym miejscu i możemy znowu zobaczyć naszych bohaterów akcji. Tym razem rozmowa dotyczyła wieku Amigo. To jesteś 18 sierpień. Nie! 14 sierpień! Przecież dobrze wiem. Krzychu! Robi zakład! Że co? Dlaczego Amigo? Bo taki pseudonim właśnie posiadał ten starszy pan. Amigo wraz z kamerzystą Krzychem prawdopodobnie nie mieli jakichś dużych planów co do przyszłości na YouTubie, ale udało im się zgromadzić wokół siebie niemałą społeczność, która uwielbiała Amigo i czekała na więcej filmów, a ich z pewnością bardzo ten fakt cieszył. Pewnie dlatego też powstał fanpage Ameliniowy Amigo, który zebrał na dzień dzisiejszy ponad 8400 polubień, gdzie można głównie zobaczyć memy związane z Amigo i jego słynnym Amelinium. Na fanpage można się również dowiedzieć o dokładnym wieku naszego Amigo, czyli jest to jednak 14 sierpnia 1969 roku. Oznacza to, że w te wakacje autorytet, intelektualista, gwiazda internetu, człowiek z dużym bagażem doświadczeń, a przede wszystkim wspaniały charakter, znany pod pseudonimem Amigo, Amelinium, będzie obchodził swoje 50. urodziny. Trzeba przyznać, że będzie co świętować. Fanpage już teraz jest nieaktywny. Poprzez fanpage również podjęły się próby skontaktowania się z twórcami filmu, bo miałem nadzieję, że może jednak uda mi się dowiedzieć czegoś więcej. No niestety, nie udało się. Na kanale możemy jeszcze zobaczyć świetne życzenia świąteczne od Amigo z 26 grudnia 2012 roku oraz ostatnią opowieść Amigo o świnie wietnamskiej z 22 października 2015 roku. I od tamtego czasu słuch o naszym bohaterze zaginął. Jestem pewien, ale oczywiście mogę się mylić, że kanał, jak i fanpage prowadził kamerzysta Amigo, Krzychu. Krzychu posiadał też drugi kanał muzyczny, enzocover.pl, na którym opublikował dwa covery instrumentalne, które jakoś nie zrobiły większej kariery. No, mają po 1000 wyświetleń. Do dzisiaj, jak na jednym i na drugim kanale, już nie zobaczyliśmy nic nowego. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę jeszcze chętnie zobaczyłbym Amigo w akcji. I oczywiście żywię nadzieję, że nasz Amigo ma się bardzo dobrze, że jest zdrowy i dalej prowadzi swoje na bardzo wysokim poziomie rozmowy z Krzychem. I mam nadzieję, że jeszcze się niejedną w przyszłości chociaż z nami podzielą. Naprawdę, to było niesamowite. Chciałbym to zobaczyć jeszcze. Wielki powrót legendy. Więc to już byłby koniec. W komentarzach oczywiście czekam na dalsze propozycje filmów. Z chęcią przygotuję coś dla Was nowego. Wiecie, zaczęły się wakacje. Trochę tego czasu będzie na pewno więcej. Także do zobaczenia. Cześć. Siema.